tvpodkarpacie.pl. Pięć minut po 12 spod autosanu do ratusza, gdzie odbywać się ma pikieta, wyruszyło blisko 200 pracowników zakładu. Załoga w taki sposób chce wskazać, że choć fabrykę obdarto z godności, to sami jej siebie nie pozbawią. W trakcie marszu do pracowników dołączały kolejne osoby, a przechodni nagradzali załogę brawami. Po 20 minutach marszu pracownicy dotarli do centrum miasta. Tłum solidarnie skandował złodziej i grabarz w odniesieniu do sobie sława zasady. tvpodkarpacie.pl